Nie wiem, co odpowiedzieć. Kawalerzystka i tam jeszcze jakieś cyfry są, tak? Czy mam odpowiedzieć tak szczerze? Jasne, że nie. Pod żadnym względem nie, chyba. Przejrzałaś tylko kilka tych filmów, może więcej, nie wiem, nie będę mówił. Bardzo się cieszę, że w ogóle tutaj. Dziękuję za subskrypcję. To jest raz, a dwa, że cudownie to ujęłaś. Czy wszystkie skorpiony są takie? Oczywiście. To jeszcze raz powtarzam. Absolutnie. Słuchaj, pierwsza podstawowa sprawa, tu idę archetypem. Idę tendencjami. To pamiętaj jeszcze jedną, że jeżeli astrolog chwali cię i mówi, że ci wszystko jest dobrze, no to pięknie. Astrolog zawsze ma przestrzegać, musi przestrzegać przed złem. Zresztą to samo ty masz. Zrozum, że ty też przestrzegasz przed złem. Jeżeli namawiasz kogoś do szkoły, jeżeli namawiasz kogoś do czegokolwiek, do zrobienia czegokolwiek, co według ciebie jemu pomoże w wypromowaniu siebie, to mu szkodzisz. Przynajmniej łatwiej to jest leżeć na tapczanie i patrzeć się w sufit i już. Wiesz, ile takich osób jest? Prawie 90% do mnie dzwoniących osób szukają jakby kamienia filozoficznego. Mało tego, powiem ci jeszcze lepszy numer. Przecież najwięcej wejść, gdzie w ogóle mam na blogu, to mam tam, gdzie bym najchętniej podał wyniki totolotka. Ja bym podawał wyniki totolotka, to ja miał tutaj, wyszle, cała Polska by do mnie tutaj. Ja miał największą cyfrę w Polsce. Nawet chyba, jeżeli bym podał to w języku angielskim, to bym miał chyba największą liczbę w świecie. Czy można podać? Oczywiście, że można. Tylko czy one wyjdą? Bzdura. No, to jest tak samo. No więc tak samo jest z astrologią. Z astrologią tutaj, w tym wypadku twoim. Ja nie mam twojego kosmogramu, żebym mógł ci powiedzieć, słuchaj, skarbie, to. Tak. Albo jesteś taka, albo jesteś taka. To jest rozum, że wśród wszystkich skorpionów jest tysiące różnych form. Bo to jest dokładnie, jeżeli weźmiemy, to jest 12, przypuśćmy, że nie 12, zmniejszmy tą liczbę, 11 razy 11, razy 11, razy 11, jeszcze raz 11, ja właściwie 11 do siły. No jest to jakaś skończona liczba, ale to jest tylko w skorpionie. A w rzeczywistości, wiesz, próbowano skomputeryzować astrologię i miałem przypadek kiedyś, taka moja sympatia weszła w ten program, konkretnie w astrologa i mówi, no przecież to wszystko jest, a dlaczego ty tego nie czytasz? Ja mówię, jak będę czytał, to już nie będę astrologiem. Astrolog ma powiedzieć to, co widzi w kosmogramie, a nie to, co jest napisane. Napisane to, ja mówię, słuchaj, jesteś u mnie w domu, widzisz, w ogromną bibliotekę. Biblioteka jest wyższa ode mnie, jest jej szerokość. Jest książka koło książki. Wszystko jest astrologia. No i co z tego? Co z tego, że ona ma 1,20 m i na 2 m górę? I książka koło książki. I jeszcze to nie są wszystkie książki. Niemiecka biblioteka astrologii, tą, którą zebrał i jeszcze chyba przed Bismarckiem, który z kanclerzy, ja nie pamiętam który, za Wilhelma, jest wielkości potężnej biblioteki. Niemcy mają właściwie chyba to najbardziej rozwinięte. Zresztą to jeszcze za Hitlera. Tak samo mają Rosjanie, tylko Rosjanie sami w sobie. Zresztą nie wiem, czy zauważyli Wroński, hrabia Wroński. I był astrologiem Niemczech, a i on przepisał tą astrologię właściwie. Zrobił z tej astrologii taką. Niemiecka to jest astrologia, to nie jest rosyjska astrologia, to jest niemiecka. On się uczył tam w Niemczech. Zresztą on coś opisuje, ale ja patrzę się na to. To jest u nas w Polsce, na przykład, jeżeli by na przykład nie zmarł. Tutaj Pręgiel w obozie,
to podejrzewam, że to by był taki Wroński, tylko że 1000 razy lepszy, bo dużo lepiej znał astrologię, czuł tę astrologię. Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę, że astrologia to jest interpretacja i trzeba to umieć interpretować, czyli zamieniać cyfrę w słowo. To nie jest tak, jest przypuśćmy w kabale, że kabala to jest każde słowo składa się z cyfr i odwrotnie, i potem można dopasowywać różne i tak budować te słowa. To nie jest tak. W astrologii jest troszeczkę inaczej. Pewien system planet układa ci się w pewne słowa i te słowa musisz zinterpretować, do tego się uczysz. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że 3 książki przeczytają i wszystko wiedzą. Przepraszam cię, mam telefon. Za chwilę to kończę. No właśnie, przepraszam, ale telefony to jest zmora u mnie. A nie mogę go wyłączyć przy filmowaniu, no bo to są ważne sprawy, życie to jest. I drogi skorpion, chciałem powiedzieć skarbie. A to dlatego, że mam sentyment jakiś do skorpionów. A w dodatku jeszcze do szwadronów. Dobrze, skończmy tą zabawę i powiedzmy inaczej. No po prostu nie pracujemy, rozumiesz, na tych dobrych kosmogramach, tylko pracujemy na tych złych cechach, na tych najgorszych, żeby uświadomić. Zresztą przypomnij sobie, czy pamiętasz kiedykolwiek jakąś dobrą, fajną rzecz? Kiedy? Tylko pamiętasz te złe rzeczy. Jak ktoś ci zrobił krzywdę. Nigdy się nie pamięta tych takich miłych rzeczy. To na tym polega. No i dobra, no i tak jest. Trzymaj się cieplutko. Tutaj zaczepiaj mnie. Ewentualnie napisz coś. Bo tak napisać bardzo zdawkowo. No dziękuję ci jeszcze raz za spis i za subskrypcję. Trzymaj się. No, trzymaj się. Dziękuję, zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Ale tutaj to już była odpowiedź, a ja zapraszam tych wścibskich, którzy podglądali nasze tutaj. I to się nazywa jak? Spotkanie w ciemno, tak. Trzymaj się, drogi skorpionie.